Cześć dzieciaki! Czy jesteście gotowi na kolejną bajkę? Mam dzisiaj dla was Księgę Dżungli. Daleko, daleko, w ciepłych krajach rosła wielka dżungla pełna zwierząt i roślin. Pewnego popołudnia ciszę dżungli przerwał jakiś nietypowy dla tego miejsca dźwięk. Zwierzęta tam mieszkające nigdy takiego czegoś nie słyszały. Rzeką płynął koszyk, w którym kwiliło ludzkie dziecko. Pantera zwana Bagheera nie wiedziała jeszcze, że w koszyku jest mały chłopiec. Wskoczyła na przewrócone nad rzeką drzewo i delikatnie chwyciła przepływające pod nim malca. To człowiek! Zdumiała się. Bagheera miała jednak dobre serce. Muszę znaleźć dla niego dom, pomyślała. Przypomniała sobie, że wilczyca właśnie urodziła 5 szczeniąt. Zaniosła malca do jej leża. Wilki skupiły się wokół chłopca. Początkowo były bardzo nieufne wobec nowego członka stada. W końcu było to ludzkie szczenie. Jednak wilczyca nie zraziła się tym i zajęła się dzieckiem tak troskliwie, jak własnymi szczeniętami. W końcu było to małe, bezbronne niemowlę. Wkrótce przywódca stada, Akela, oficjalnie przyjął je do rodziny wilków. Zwierzęta nadały chłopcu imię Mowgli i bardzo malca pokochały. Traktowało go na równi z innymi towarzyszami. Zresztą sam chłopiec uważał się za wilka i nie zrozumiałby, dlaczego traktowany jest inaczej niż pozostałe wilki. Mowgli dorastał w dżungli i poznał języki zwierząt i panujące tu zasady. Prawa dżungli. Bagheera, wilki i Mowgli byli najlepszymi przyjaciółmi. Jedną rodziną. Bagheera uczyła Mowgliego życia dżungli. Wkrótce Mowgli nauczył się polować. Nauczył się, jak przetrwać w dżungli. Poznał bardzo ważne hasło, które znane było tylko zwierzętom, a które nieraz ocaliło chłopcu życie. Ty i ja jesteśmy jednej krwi. Dzięki niemu zwierzęta, które go je znały i mogły wziąć za zwykłego człowieka, nieprzyjaciela, nie zrobiłyby mu krzywdy. Pewnego dnia Sherak Khan, tygrys ludożerca, przybył w okolice, które zamieszkiwał Mowgli i dowiedział się, że w dżungli mieszka człowiek. Było to jedyne zwierzę, które nie przestrzegało prawa dżungli. Unikali go wszyscy mieszkańcy lasu. Tygrys ten słynął z ataków na wsie i z porywania ludzi, a tym razem postawił sobie za cel upolować Mowgliego. Czuł się zagrożony. Wiedział, że ludzie mają potężną broń, ogień, wobec którego wszystkie zwierzęta, nawet on, Sherak Khan, są bezbronne. Czujna Bagheera ostrzegła Mowgliego przed Sherak Khanem. Chłopiec dowiedział się, że nie jest wilkiem, tylko człowiekiem, dlatego tygrys chce go zabić. Mowgli bardzo zaskoczyło wyznanie pana. Po chwili namysłu powiedział: jestem wilkiem, nawet jeśli wyglądam inaczej niż moi bracia, a Sherak Khan, nie boję się. Poza tym mam was, przyjaciół. Pantera i wilki obawiały się o życie Mowgliego, bo wiedziały, kim jest tygrys. Krążyły o nim w dżungli różne mroczne historie. Zwierzęta zdecydowały, że zabiorą chłopca do wioski, do ludzi. Stwierdziły, że będzie tam bezpieczny. Następnego ranka Bagheera przyszła do wilków, obudziła Mowgliego i razem wyruszyli do wioski. Mowgli podróżował, siedząc na grzbiecie Bagheery. Wyprawa zajęła im kilka dni. Po pewnym czasie zobaczyli pierwsze znaki zwiastujące bliskość człowieka. Długi, wiszący most łączący bardzo głęboką przełęcz, którą płynęła rzeka o wartkim nurcie. Przeszli tym mostem na drugą stronę dżungli. Po drodze spotkali Ka, bardzo długiego węża, który oplatał grubą gałąź. Nie był on jadowity, ale miał ogromną paszczę, a jego uścisk mógł okazać się naprawdę śmiertelny. Witaj, Bagheero, przywitał się wąż. Ka był przyjacielem Bagheery, ale akurat poczuł się bardzo głodny. Zahipnotyzował więc Mowgliego i wprowadził w głęboki sen. Potem owinął szczelnie jego ciało i chciał chłopca połknąć. Duże węże mają bardzo pojemne ciało i bez problemu mogą połknąć w całości nawet wielkie zwierzęta. Mowgli nie stanowił problemu dla paszczy węża. Kiedy gat ją otworzył, Bagheera rzuciła się Mowgliemu na ratunek.
To nasz brat! Krzyknęła. Nie jedz go! Całe szczęście, Ka dał się przekonać. Mogli szybko zaprzyjaźnić się z wężem. Bakhera i Mogli wyruszyli dalej. A gdy poczuli się zmęczeni, znaleźli drzewo, pod którym postanowili sobie odpocząć. Pantera powiedziała chłopcu, że musi być uważny, bo mogą napotkać na drodze różne niebezpieczeństwa. Mogli skinął głową. Kiedy chłopiec obudził się następnego ranka, zobaczył stado słoni maszerujących przez dżunglę. Podbiegł i dołączył do słoniątka, które szło na końcu. Przywódca stada, będący jednocześnie ojcem małego słonika, wpadł w gniew, gdy zobaczył Mogiego. Uniósł go trąbą wysoko w górę i powiedział: nie chcę żadnych ludzi w mojej dżungli. Bakhera kazała słoniowi puścić Mogiego. To jest nasz brat, powiedziała. Jeszcze tego samego dnia spotkali niedźwiedzia, Balo, który był przyjacielem Bakhery i postanowił im towarzyszyć w drodze do wioski. Mogli z drzewa i lian zrobił wózek, na którym ciągnął go nowy przyjaciel, Balo. Pewnego dnia, gdy przyjaciele po długiej i męczącej przerwie przez gęsto zszyty lianami odcinek dżungli odpoczywali pod drzewem, czyjeś łapy chwyciły Mogliego za ręce i podciągnęły do góry. Następnie skrępowały lianami i poniosły, przeskakując z gałęzi na gałąź, w głąb lasu. Mogli krzyczał: pomóż mi, Balo! Pomóż mi, Bakhero! Małpy, bo to one porwały chłopca, zaniosły go do miasta małp, do swojego króla, który powiedział: witaj, człowiecze, uwolnię cię, jeśli zdradzisz mi tajemnicę ognia. Niestety nie znam jej, odparł Mogli. Kłamiesz, nie wierzę ci, zezłościł się król. Każdy człowiek zna tajemnicę ognia, damy ci nauczkę. Małpy nie wiedziało, że Mogli wychował się w dżungli i nie ma pojęcia, jak rozpala się ogień. Na szczęście do królestwa małp dotarli przyjaciele Mogliego i ruszyli z pomocą. Wkrótce wszyscy troje udali się w dalszą drogę do wioski. Balo powiedział Mogliemu, że bezpieczny będzie wśród ludzi. W dżungli czeka na niego wiele niebezpieczeństw. Pozna też tajemnicę ognia, która uczyni go wszechmocnym. Gdy tak szli, spostrzegli nagle wielkie ślady. Balo od razu poznał, do kogo należą. Tu jest Shere Khan, krzyknął. Tak, to jego ślady, potwierdziła Bakhera. Mogli, który słyszał tyle złego o tygrysie, postanowił, że go pokona. Nie może być tak, że ktoś tak bezkarnie żyje sobie w dżungli i robi, co mu się podoba. Nie przestrzega prawa i sieje postrach. W jedności jest siła, powiedziała Bakhera. Pomożemy ci. Nad rzeką spotkali stado bawołów, które miały na głowach masywne i niebezpieczne rogi. Mogli jednak się ich nie przestraszył i zaczął rozmawiać z nimi o tygrysie, który nie przestrzega praw dżungli. Gdy bawoły usłyszały o planie Mogliego, postanowiły się przyłączyć. Zaplanowali, że zostawią na Shere Khana pułapkę. Mogli miał służyć jako przynęta i zwabić Shere Khana do małego wąwozu. Ka miał pochwycić chłopca i wciągnąć w bezpieczne miejsce. A stado rozpędzonych bawołów miało zetrzeć tygrysa z powierzchni ziemi. Plan się powiódł. Pędzące stado bawołów stratowało Shere Khana. Zły tygrys został bardzo poturbowany. Dostałeś chyba nauczkę. Już nigdy nie zrobisz nikomu krzywdy. W innym wypadku kara będzie surowa, krzyczały zwierzęta. Następnie zwierzęta ruszyły w dalszą wędrówkę i po pewnym czasie doszły nad rzekę, za którą widać było w oddali wioskę. Mogli powiedział: zostanę z wami, wracam. Ale nagle nad rzeką zobaczył dziewczynę, która przyszła nabrać wody do dzbanka. Była bardzo ładna i pięknie śpiewała. Teraz zrozumiał, co Bakhera i Balo próbowali mu powiedzieć. Postanowił zamieszkać wśród ludzi. Balo i Bakhera pomachali mu łapami na pożegnanie. Mogli wspomniał słowa Bakhery. Jesteś człowiekiem i musisz zamieszkać wśród swoich, wśród ludzi. Kiedyś to zrozumiesz. I tak Mogli zamieszkał w wiosce. Jakie były jego dalsze losy? To już inna historia. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.